fajną rzecz powiedziała, że dzisiaj czasami ludzie, kiedy mówi to, co przeżywa, to, co jest naprawdę w jej sercu, myślą, że coś jest z nią nie tak. Chciałbym wam dzisiaj pokazać paru takich ludzi w Biblii, którzy, można powiedzieć, no w oczach opinii publicznej, świata, jakkolwiek byśmy to nazwali, oni byli szaleni, to, co robili, w jaki sposób robili, nawet momentami zaprzeczało pewnej logice, współczesnej logice. Na pewno od jakiegoś czasu zastanawiam się nad... Czytamy dużo w Nowym Testamencie o apostołach. Czytacie? Czytacie Nowy Testament? Czytacie, dobrze. No to mamy pierwszy punkt ze sobą. I tam jest dużo o 12 uczniach Pana Jezusa, tak? O 72, ale o 12 i o 3. Dużo, dużo. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad tymi ludźmi, tak? Po prostu nad każdym z nich z osobna. Jakimi byli, jakie były ich temperamenty, jakie były ich... Bo tak mamy takie hasło w głowie, wiecie? 12 apostołów. To tak jak Abraham, nie? Z kim ja się będę równał w ogóle? Nie, to był Abraham. Ja to jestem ja. Był apostoł Piotr, to był apostoł Piotr. A ja taki szaraczek tutaj, nie no, z kim by... Do kogo, na co to w ogóle patrzeć? To był apostoł, uczeń Pana Jezusa. Wszystko takie wielkie, przeogromne i nieosiągalne. Ale wiecie, kiedy ja czytam tę Biblię, kiedy ja czytam ten Nowy Testament, to ja widzę zwykłych ludzi. Bardzo zwykłych ludzi, w których życie wkroczył Bóg. Kiedy Bóg wkroczył w życie tych zwykłych ludzi, to zaczęły się dziać ogromne przemiany w nich samych, ale to nie zmieniało faktu, że oni ciągle byli zwykłymi ludźmi. Być każdy z nich miał swój temperament. Jedni byli cholerykami, sangwinikami, inni może melancholikami. Każdy z nich był inny. Każdy z nich miał jakiś swój cel w życiu, jakieś swoje marzenia i one, przypuszczam, nie były takie same, jak poczytamy niektóre fragmenty Bożego Słowa, to zobaczycie, że nie były. Mieli relacje z ludźmi różne, głębsze, słabsze, relacje z Bogiem, głębsze lub słabsze. Oni byli normalnymi ludźmi. I zawsze ja jestem pełen podziwu i lubię te fragmenty Bożego Słowa, które pokazują i ukazują i mówią o tym, że Bóg takich właśnie zwykłych ludzi powołał do swojego królestwa. To jest dla mnie w ogóle wbrew wszelkim prawom, wszelkiej logice i współczesny świat, który, jeśli byście poszli na taki casting, gdzie by wybierano, to przypuszczam, ci wszyscy rybacy by nie przeszli. Pierwsze, co by zapytali, ile języków znają. No i tu już by był kłopot. Ale Bóg patrzy na to wszystko całkowicie inaczej. Wiecie, to jest fenomenalne, że zwykłych ludzi Bóg używa w Biblii. Co dla mnie jest ogromną zachętą, że mnie, zwykłego człowieka, Bóg wciąż dzisiaj jest w stanie używać. Pierwszą rzecz, kiedy patrzycie w Nowy Testament, to widzicie, że faryzeusze, sadyceusze, kapłani, a nikt z tych ludzi, to nie za specjalnie chcieli odpowiadać na to, czego Jezus nauczał. Ale celnicy, rybacy, prości ludzie, jak najbardziej tak. Więc to była kolosalna różnica. W Ewangelii Łukasza, od tego miejsca dzisiaj zaczniemy, 10 rozdziału, 21 wiersza, czytamy tak. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. To jest Bóg, słuchajcie, ten ma pomysły niesamowite. Bóg ma niesamowite pomysły. Jemu się tak upodobało, mówi Boże Słowo. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się do osobności, do uczniów, rzekł: błogosławione. Oni, wiecie, oni, dla nich pewnie była taka norma, taki z dnia na dzień. Czasami byli zaskoczeni, ale Jezus mówi: ludziska, skupcie się. Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Jezus mówi, to jest błogosławieństwo, które musicie zrozumieć. Błogosławione wasze oczy, które widzą to, co teraz widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oni
wracają właśnie z pola misyjnego. Wiecie, mają wypisane w zeszytach historie, które ich spotkały. Przychodzą do Jezusa i mówią: Panie Jezu, tam spotkaliśmy, było opętane, ale zrobiliśmy porządek, tu w imieniu Twoim, ciach, prach, demony wyszły, a tam był chory, uzdrowiliśmy go, Panie Jezu, no nie wiedzieliśmy, że to jest taka moc, którą nam dałeś, ale to uczyniliśmy. I oni rozmawiają o tym z Jezusem, Jezus mówi: hej, okej, trochę przyhamujemy, to trochę koncentracja nie w tą stronę. Mówi: wiecie, co jest największą radością? Wiecie, uzdrowienia nie zawsze są. Nie zawsze wyganiamy demony. Ale to, co zostaje zawsze, to Twoje zbawienie. Jezus mówi: nie radujcie się z tego, że demony są Wam posłuszne, że te wielkie rzeczy się dzieją. One mówią: okej, to jest dobre, ale niech to nie będzie fundamentem. Fundamentem niech będzie to, że Wasze imiona są zapisane w niebie. Jezus mówi: to jest niesamowita prawda. I za chwilę co do nich mówi? Mówi te słowa: w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, za to, że właśnie on widzi tych 12 ludzi, wiesz, napalonych, to co widzieli, jak Bóg ich użył w potężny sposób właśnie jeszcze chwilę wcześniej. Mówi: ja dziękuję Ci, Ojcze, że Ty objawiłeś im to, że roztropni i mądrzy ludzie tego nie zobaczyli, a oni to mogli zobaczyć. To, czego wyglądali, a czego wyglądali prorocy? Mesjasza. Wyglądali zbawienia. Wyglądali Bożego odkupienia. I żaden z nich tego nie mógł doświadczyć, ale tych 12 było pierwszymi klientami łaski. Niesamowite. Oni mogli doświadczyć zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Oni mogli doświadczyć Chrystusa, który jest Mesjaszem. I tych ludzi Bóg powołuje, aby stali się częścią Bożego Królestwa. Boże Słowo mówi, że to byli ludzie, tak przetłumaczone to słowo jest, być jak niemowlę lub o dziecięcej prostocie. No, wiecie, niemowlę to niemowlę, tak? Czy mieć dziecięcą prostotę? Pan Jezus często tego nawoływał: jeśli nie będziecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. No bo to jest takie proste. To jest właśnie takie proste. Tu potrzeba naprawdę takiej ufności, dziecięcej ufności w to, że Bóg wie to, co mówi i że Bóg wie to, co robi. Że Bóg nad wszystkim ma pełną kontrolę. Jezus mówi, że wielu proroków, królów chciało, nie widziało, prorokowali, ale nie mogli tego ze swojego życia doświadczyć. Myślę sobie, że to ogromne błogosławieństwo. Posłuchaj mnie dzisiaj. Błogosławiony jesteś, bracie i siostro, że Twoje oczy mogły ujrzeć zbawienie w Jezusie Chrystusie na krzyżu Golgoty. Dlatego tak przechodzimy, jaramy się często wielkimi rzeczami, uzdrowienia, to wszystko fajnie. Nie zrozumcie mnie źle, wierzę, że Bóg uzdrawia, wierzę, że demony są wyganiane, nie jest to dla mnie problem. Ale kiedy ostatni raz radowałeś się z tego, że jesteś błogosławiony, bo Twoje oczy mogły ujrzeć krzyż Chrystusa, bo Twoje oczy mogły ujrzeć Jego łaskę, bo Twoje oczy mogły zobaczyć Tego, który Cię odkupił. Wiecie, ile ludzi żyje w Polsce? Kto wie, ile ludzi żyje w Polsce? Ile? Ale co 37? Milionów ludzi. Nas tu jest no garstka w porównaniu z tym. Nie wiem, ile może być ludzi wierzących w Polsce, no ale nie byłyby to jakieś zawrotne naprawdę liczby, tak? A ty tu siedzisz, bo mogłeś zobaczyć zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. To jest błogosławieństwo, czy nie? Zobaczcie, jak ogromne błogosławieństwo. Ja myślę sobie, gdyby Jezus tu dzisiaj był i my byśmy byli tą grupą Jego uczniów, to usłyszelibyśmy błogosławione oczy, które to widzą. Wiecie, ja patrzę na swoje życie. Mając 14 lat, mogłem poznać Chrystusa. I myślę sobie, że gdybym wtedy nie poznał, to później nie wiem, czy bym zdążył poznać. Jak patrzę na moje życie w wieku do 14 lat, jak ono już wyglądało, to powiem tak: błogosławione moje oczy. Błogosławione moje oczy. Ja często o tym już zapominam, wiecie, 20 ileś lat temu to się wydarzyło, człowiek już o tym nie myśli, jest chrześcijaninem, chodzi do kościółka, ja jestem pastorem, więc muszę, to wiecie, wszystko się składa, tak? Nie, no nie muszę, raczej no muszę, ale chcę. Ale nigdy naprawdę nie pamiętam, żebym pomyślał, że błogosławione są moje oczy, że mogłem ujrzeć Chrystusa. Jezus mówi: do Ciebie przyszedł. Ale po co? A to do tego dojdziemy, po co? To troszkę później. Uczniowie nie byli wysokiego rodu. Ja też, jak patrzę na ten mój ród,
No, to wysoki nie był. Ja pierwszą książkę w życiu przeczytałem w 8 klasie, kiedy się nowo narodziłem. Także IQ i wszystkie te inne rzeczy raczej to nie był jakiś high level i tu poznanie moje jakaś, wiecie, myślenie niesamowicie głębokie doprowadziło mnie, że Bóg istnieje. Nie, nic z tych rzeczy. Żadna filozofia, ani te rzeczy. Prosty chłop jak budowa cepa. I niewiele się do dzisiaj dnia zmieniło, ale to jest ciekawe, że Pan Bóg stanął na mojej drodze. Pan, znam niektórych z was, znam świadectwa niektórych z was, wasze życie, które było przed. I no, ja się niewiele różni od mojego, to mnie pociesza. I to znowu Bóg w łasce, niesamowity, który przychodzi i mówi, błogosławiony jesteś, człowieku. Wielu ludzi to odrzuca, wielu ludzi to depcze, wielu ludzi nie chce myśleć. Wielu ludzi, tak jak Dagmara powiedziała w pośpiechu życia, nie chce się zastanowić nad swoim życiem. A ty jesteś błogosławiony, niesamowite. W Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy o powołaniu 12 uczniów, czytamy w 6 rozdziale od 12 wiersza. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić. I spędził noc na modlitwie do Boga. Jezus nie miał arkuszy papieru, w których oni wykonywali testy psychologiczne. I teraz, który zebrał najwięcej punktów, ten się nada. Wiecie, jaki był test? Jezus ich obserwował przynajmniej około 1,5 roku. Zanim nastąpił ten dzień. My tak sobie to czytamy w Biblii, ale mniej więcej to tak mogło wyglądać. I jeszcze zanim dokonuje tego wyboru, wiecie co robi? Modli się całą noc. To jest niesamowite. On modli się całą noc i co? A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których nazwał apostołami, czyli przyszło więcej. Z nich wybrał 12. Szymona, którego nazwał Piotrem, Andrzeja, brata jego, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona zwanego Gorliwcem i Judasza Jakubowego i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. Ale Bóg wiedział, kogo ma, Jezus wiedział, kogo miał wybrać, a wiedział to od Ojca, bo Bóg wie wszystko. A Jezus spędził całą noc na modlitwie i nie wierzę, że modlił się o wszystko, o jakiekolwiek inne rzeczy. On modlił się, jestem pewny tego, że modlił się o wybór, którzy z tych ludzi są tymi właściwymi. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, że oni byli bardzo podobni do nas. Bardzo podobni. Mieli swoje wady i mieli swoje zalety. Ale każdego z nich z tymi wadami i zaletami Bóg, święty Bóg, sprawiedliwy Bóg, postanowił użyć w swoim planie. Każdego z nas dzisiaj w swoim świętym planie Bóg nie tylko powołał do swojego królestwa, ale chce używać z naszymi doskonałościami i niedoskonałościami. Z naszymi mocnymi, dobrymi cechami i z tymi, które wcale nie są dobre, które nie zawsze nam pomagają. Zobaczycie to na przykładzie kilku apostołów. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić wszystkiego. I weźmy na tapetę pierwszego, czyli kogo byście wzięli? Piotra. No każdy by wziął Piotra. Chyba trochę najprościej i najwięcej jest o nim w Biblii. Piotra, którego, jak czytamy w Bożym Słowie, Szymona, którego Jezus nazwał Piotrem. Kefas również, jego imię występuje. Jezus nazywa go Piotrem. Osobiście ja bardzo lubię jego czytać historię. Dlaczego? Dlatego, że ja widzę wiele cech wspólnych. Jeśli chodzi o mnie i o Piotra. Jak patrzę na Piotra, a szczególnie na te rzeczy negatywne może bardziej niż pozytywne, to widzę siebie nieraz. Mój Panie Boże, to jest niemożliwe. Ja pamiętam jeszcze, będąc nastolatkiem, pewien człowiek powiedział, że ma proroctwo. To było gdzieś na jakimś spotkaniu dla młodzieży i on powiedział to proroctwo tam, że moje życie będzie coś tam jak Piotra i tak dalej. Ja niewiele tam jeszcze wiedziałem o tym Piotrze, oprócz tego, że to był zawsze dopolony zawodnik z tych 12, najbardziej taki. Ale pamiętam, Piotrek nasz tutaj był wtedy liderem młodzieżowym i szliśmy gdzieś, ja to do dzisiaj pamiętam, gdzieś żeśmy szli, czy z tego spotkania, ja mówię, ty Piotrek, powiedz mi, bo gość mi takie słowo powiedział, ja nie bardzo trybię, co z tym Piotrem? No, to Piotrek mi powiedział, co z tym Piotrem, że tam no, jest napisane, że jak kiedyś się nawrócisz, no to mnie bodło, co to za proroctwo, jak ja się kiedyś nawrócę, przecież ja już jestem nawrócony w ogóle, to chyba jakiś fałszywy koleś jest. Ale Piotrek mi wytłumaczył, jaki był Piotr tak naprawdę, ten w Biblii, że on musiał wiele przejść, on się musiał wiele nauczyć, ale kiedy to przeszedł, kiedy doszedł do pewnego miejsca w swoim życiu i pozwolił naprawdę Bogu się prowadzić, to Bóg go też w potężny sposób używał. I ja tą lekcję lidera młodzieżowego pamiętam do dzisiaj. Do dzisiaj.
Dlatego osoba Piotra jest mi bliska, bo ja czytając Biblię widzę w nim w wielu sytuacjach siebie. Piotr jest twardym człowiekiem. Facet, który wie, co to jest ciężka praca. On nie biwakował, on nie zwiedzał świata. Jego robota to były ryby. To, z czego żył, to było rybołówstwo. Więc to nie było rybołówstwo na zasadzie, że kupił kartę wędkarską, pojechał i pół dnia sobie na wędkę. Jak uchachmęcił pół wiaderka, to przyszedł szczęśliwy do domu i cała rodzina była szczęśliwa. Nie. To były połowy ryb, to były sieci, to była ciężka robota. Na tyle ciężka, że czasami musiało ją wykonywać kilku ludzi naraz. On wiedział, co to jest ciężka robota. On wiedział, co to są porażki. On wiedział, co to jest zarzucić sieci nie w tym miejscu. On wiedział, co to znaczy, kiedy nic nie łowi. Wiesz, to tak jak idziesz do roboty i nie zarabiasz. Albo jak masz firmę i ona nie przynosi ci dochodów. No to każdy wie, jaki będzie koniec tego. Piotr wiedział, co to jest ciężka praca. On nie był delikatnym, wrażliwym młodzieńcem, który stronił od jakiejkolwiek ciężkiej pracy. Myślę, że był twardym, pracowitym człowiekiem. Piotr był praktycznym człowiekiem, jak dla mnie. Myślę, że dbał o swoją rodzinę. Czytamy w Bożym Słowie, i tu też podobieństwo, że miał żonę i miał teściową. I kiedy Pan Jezus przyszedł do jego domu, tam była teściowa. To podobieństwo do mnie, bo ja też mieszkam z teściową, jak widzicie, bliskie. To oczywiście żart, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że tak ma być. Nie, tak nie ma być. Ale ma jakąś rodzinę. Często tak mówimy o Piotrze, jakby on był takim samotnym wilkiem. Ja tego nie do końca to rozumiem. Ale jeśli miał teściową, musiał mieć żonę. Myślę, że nikt normalny teściowej sobie nie adoptował. I Piotr na pewno też tego nie zrobił. Więc jak to wyglądało, nie mam pojęcia, ale było. Więc w Biblii o tym czytamy. Piotr jest gorliwym człowiekiem. Bym powiedział w niektórych sferach może za. Raczej takim człowiekiem, który lubi wybiegać przed orkiestrę i często wybiega. Ma gorliwość, jak inne miejsce później Bożego Słowa powie, czasami nierozsądną. I zobaczymy to w paru miejscach Bożego Słowa. Gotowy do akcji o każdej porze dnia i nocy. Jest akcja, Piotr jest gotowy. Trzeba miecz, to już tam odcina ucho. On tam niewiele się zastanawia. Wiesz, może to taki trochę temperament. Pierw zrobię, potem pomyślę. Bardzo podobny do mnie. Ja często, wiesz, coś zrobię, zepsuję, a potem pomyślę, że mogłem to zrobić dobrze. Dobrze, jeśli koszt naprawdę nie jest duży, ale też tak czasami jest. Jest szybki w udzielaniu odpowiedzi. Bardzo szybki w udzielaniu odpowiedzi. Nie zastanowi się. Jeszcze może ktoś nie skończył, ale on już wiedział, co chce odpowiedzieć. Zobaczycie to za chwilę na paru miejscach Bożego Słowa. Żaden z uczniów Pana Jezusa nie był tak często napominany jak Piotr i nikt nie odważył się napomnieć Pana Jezusa jak tylko Piotr. Niezły klient. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Nie przyjdzie to na Ciebie. Mateusza 16:21 mówi: o tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity, trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr wziął go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość, Panie, nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie. Czy on chciał dobrze? Posłuchajcie, jasne, że tak. On nie miał złych motywacji. On nie chciał świadomie odwieść Chrystusa od jakiegoś... On po prostu nie rozumiał tego, o czym Jezus do niego mówi. Jezus reaguje bardzo mocno, jego słowa mówi: idź precz, szatanie. To nie znaczy, że on był szatanem. Ale to, o czym mówi, tak naprawdę było jakby pokusą diabelską. A nie przyjdzie to na ciebie. Wiecie, jak prorocy w Starym Testamencie. Byli ci dobrzy i ci fałszywi. I ci fałszywi mówili: nie, ci dobrzy to kłamią. To jest mniej więcej to samo. Ale miał taką odwagę, ja bym powiedział gorliwość nierozsądną, napominać Pana Jezusa. No dzisiaj również jest wielu ludzi, którzy by Pana Boga poprawili i najlepiej Pana Jezusa też poprawili, że nie miał na myśli to, co miał na myśli, kiedy pisał swoje słowa, kiedy je podawał apostołom. Ale to jest często gorliwość nierozsądna i uważałbym, żeby jednak nie być tutaj, nie wejść w jakikolwiek grzech. Piotr był dociekliwym człowiekiem. To dobra cecha w rozwijaniu się nas. Bycie dociekliwym, szczególnie przydatna tym, którzy prowadzą innych czy przywódcom, to on zadawał większość pytań. Gdy chodziło o wyjaśnienie podobieństw, to najczęściej on pytał w różnych sytuacjach: zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, mówi 15 rozdział Mateusza, obaj w dół wpadną, a odpowiadając Piotr rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo.
Piotr nie bał się zapytać: hej, nie rozumiem, o co chodzi? Rozumiecie wszystko z Biblii? Ja też nie. Powiem wam, są takie miejsca, że jakby ktoś pyta, to już potem mi się zimno zrobi, żeby mnie tylko o to nie zapytał, bo ja nie wiem. Czasami są takie miejsca. Piotr też nie wszystko wiedział, ale on pytał. Hej, co myślisz o tym? Ja czasami czegoś nie wiem. Pytam Bogdana czy paru innych ludzi. Co myślisz o tym? Bo nie wiem. To nie jest żadna hajma. Dobrze jest pytać. Bycie dociekliwym nie jest niczym złym. Czasami mogę się mylić. Ktoś z nas może się mylić. Możemy nie mieć pełnych informacji lub czegoś nie widzieć, na co ktoś inny zwróci nam uwagę. W tym nie ma nic złego. W 18 rozdziale czytamy: wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam ustąpić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Widzicie, Piotr nie bał się pytać. On był dociekliwy. Pytał: Panie, a jak to? Panie, a jak tamto? A co z tym? A co ty miałeś na myśli? Jak najbardziej tak. Piotr jest z pewnej strony odważnym człowiekiem, może nie do końca czasami rozważnym, ale jest odważnym człowiekiem. Pamiętacie, kiedy jest łódź miotana przez falę, 14 rozdział Mateusza, od 24 wiersza, tak, iż oddaliła się od brzegu na wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się, mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu: Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Tych 12 apostołów jest w łodzi, ale tylko Piotr decyduje się na ten krok, kiedy mówi: Panie, jeśli to Ty. On nie idzie w ślepo. On zadaje pytanie: Panie, jeśli to Ty, to powiedz, abym przyszedł. Jezus mówi: chodź. I on idzie. To jest jeden z 12, który doświadcza chodzenia, możliwości chodzenia po wodzie. Potem jak zobaczył burzę, która jest wokół niego, no to się zląkł, zaczął tonąć, ale co robi? Mówi: Jezu, ratuj. Pan Jezus złapie go za rękę i wyciąga z wody. Tak czy inaczej, on doświadczył tego, czego nie doświadczyło 11, trzymając się mocno burty. Często w naszym życiu jest tak, że Bóg chce, żebyśmy wyszli z łodzi naszego bezpieczeństwa. Czasami to jest zmiana pracy, czasami to jest sytuacja, w której się znajdujemy, która się ciągnie jakiś czas i widzimy, że powinniśmy coś zrobić. To wymaga kroku odwagi, można by powiedzieć kroku wiary. Ale zawsze się zapytaj: Panie Jezu, to Ty? A jeśli usłyszysz tak, to powinieneś zrobić, to idź. Może czasami będziesz widział burzę i sobie pomyślisz: wow. Wiecie, kiedy 4 lata temu przyszedłem do tego kościoła, to przyszedłem tutaj tylko dlatego, że naprawdę Bóg mnie o tym przekonywał. Ale kiedy przyszedłem i w pewnym momencie zobaczyłem burzę, to byłem przerażony. Ja mogę to uczciwie powiedzieć. Ja budziłem się rano i zastanawiałem się, czy to na pewno był Jezus, że ja z tej łodzi wyszedłem. Ale On wziął za rękę, to wszystko poprowadził i dzisiaj tu jesteście. To jest niesamowite. To są takie sytuacje. Możemy wiele mówić o wierze, ale my lepiej w niej chodźmy, niż o niej tylko będziemy mówić, jak to powinno być. Czy to był jakiś mój niesamowity wyczyn? Jestem jakimś człowiekiem wiary? Ja wam powiem, ja byłem najbardziej może przerażonym człowiekiem wtedy w okolicy. Ale ja wiem jedno, że jak Jezus mówi, to lepiej iść. Albo marnować swoje życie. Jedno z dwóch. Także Piotr wyszedł, zobaczcie. Czasami ta jego gorliwość pozwalała mu doświadczać rzeczy, których inni nie doświadczyli. Czy we wszystkim miał rację? Nie. Ale doświadczył wiele rzeczy, których nie doświadczyli inni. Tak pokrótce możemy zobaczyć Piotra i chciałem teraz zadać wam szczere pytanie. Kto z was, to wymaga szczerości, kto z was, słysząc tą charakterystykę, myśli, że jest bardzo podobny do Piotra? Jest nas kilka osób, no. Jesteście bardzo podobni do Piotra. Wiecie, co Bóg z nim zrobił? Wiecie, w jaki sposób go użył? Wiecie, co się stało, kiedy wstąpił na niego Duch Święty? Nie, on nie skończył seminarium. Nie skończył 2-3 uczelni. Nie zrobił habilitacji, żeby bardziej poznać Boga. Nic z tych rzeczy. Te rzeczy nie muszą być złe.
ale on tego prostego rybaka w tak potężny sposób użył, że później czytacie dwa jego listy. Niesamowite listy, które mówią ciągle o ofierze Chrystusa, które mówią o Twojej i mojej świętości, które mówią o tym, że Bóg pokornym okazuje łaskę. Wiecie, kto się musiał nauczyć tej pokory, żeby móc o niej napisać? Piotr. I on później w swoim liście napisze: Bóg pokornym łaskę okazuje, a pysznym się przeciwstawia. O, on był wiele razy pyszny w swoim życiu. O, można by powiedzieć, że momentami nawet arogancki. Ale Bóg go ukształtował. Tę skałę, jak z jego imienia, kamień z tego greckiego Petros znaczenia. Wiecie, to jest niesamowite. Bóg się nie boi żadnych kamieni. On potrafi oszlifować wszystko. I on oszlifował tego Piotra. Później, kiedy Duch Święty zstępuje, to facet trzaska takie kazanie w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, że tam niewielu chciało za bardzo dyskutować. A to nie jest ten sam Piotr przed zmartwychwstaniem. To jest inny człowiek. Kiedy Duch Święty go napełnia, kiedy jest napełniony Duchem Świętym i pozwala się Bogu prowadzić, kiedy przeszedł tą trudną, ogromną, trudną lekcję, czy mnie miłujesz, tą lekcję zapierania się Chrystusa, to jest jasne, on popełnia błędy, bo czytamy i w Dziejach Apostolskich o nich później, ale to jest człowiek, którego Bóg używa w potężny sposób. Wiecie jaki? Zwykły. Zwykły rybak. Zwykły. On staje się filarem Kościoła. On jest tym, którego Bóg, którego Jezus chce użyć i użył do tego, aby stał się filarem Kościoła. Aby był świadkiem zmartwychwstania. Rzeczy, za którymi dzisiaj wielu ludzi tęskni. Wykształcenie Piotra nie przeszkodziło mu w tym, aby go używać. Dzisiaj wielu ludzi tak myśli: jak gdybym ja tego, to bym tą Biblię tak mógł bardziej, a teraz nie. Masz wszystko, co jest ci potrzebne do zrozumienia Bożego Słowa w Jezusie Chrystusie. Mamy Ducha Świętego. Mamy wszystko. Czasami tylko usprawiedliwiamy się, bo nie chcemy uwierzyć w to, że Bóg może mnie uczyć. Uwierzyć w to, że Bóg może mnie użyć. Że Bóg może mnie użyć takiego, jakim jestem. Kolejny człowiek to Andrzej. Apostoł występuje zwykle w jakimś tam tle. On nie jest raczej gdzieś z przodu. Brat Piotra. To jest brat Piotra. Nie pchał się do pierwszych skrzypiec. Nie widzę tego w Biblii, żeby taki był gorliwy gdzieś tam do przodu, przed wszystkich. Nie. Powołany z Janem przez Jezusa. Nie zabiegał o bycie w centrum uwagi, ale to on jest tym, który doprowadził do Pana na przykład chłopca z chlebami do rozmnożenia. On jest taki tam, gdzieś tam, wiecie, z tyłu robotę wykonywał, tak bym to powiedział. Używany przez Pana Boga. Doprowadził do Pana Jezusa swojego brata. Ale nie robił z tego powodu żadnych wyrzutów, gdy został zdominowany, że nagle Piotr, no, gdzieś tam, wiecie, on ciągle tam na czele startował. W przeciwieństwie do Piotra nie przemawiał do tłumów. Nie czytamy listów Andrzeja, nie czytamy jego kazań w Dziejach Apostolskich, ale docierał do pojedynczych ludzi. Taki był Andrzej. Gdzieś tam pojedynczy, tu z tym porozmawiał, temu zwiastował, z tamtym. Razem z Piotrem i drugą dwójką rybaków, Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, stanowili, można powiedzieć, taki rybacki team. I myślę, że byli z sobą jako ludzie mocno zżyci. Jeśli już Biblia o nim mówi, niewiele mówi, ale jeśli o nim mówi, to zawsze robił takie rzeczy właściwe. Może kto z was jest podobny do Andrzeja? Nie musicie być tam widoczni, gdzieś tam po prostu robicie swoje, po cichu. Macie? Nie ma wielu jego cech opisanych, no nie ma. Ale pomyśl, może jesteś podobny do Andrzeja. I ci to w ogóle nie przeszkadza, tam nie musisz mieć mikrofonu w ręce i teraz wszyscy muszą patrzeć na ciebie jako na najważniejszą osobistość. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, rybacy, może biznesmeni,
otrzymali nawet pewien przydomek, synowie gromu, o tym za chwilę wam powiem. Stało się, że dopełniły się, Łukasz mówi w 9 rozdziale, 51 wierszu, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Wiecie, Samarytanie, Żydzi, Jerozolima, konflikt pokoleniowy od wielu, wielu pokoleń. No, nie lubiło się towarzystwo niesamowicie. Więc czytamy tak, a gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, no tacy wiecie, święte oburzenie w nich wstąpiło. Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli z nieba, abyśmy ściągnęli z nieba, który by ich pochłonął ogień, jak to i Eliasz uczynił? O, dobrze znali historię Eliasza. Wiecie, jak Eliasz to zrobił, nie? Prorocy Baala. 850 w sumie proroków. Ogień z nieba pochłania te ofiary, potem tych proroków. Niesamowita historia. Dobrze ją znali. Obcykani byli w historiach biblijnych. Panie, przegięli i załatwimy sprawę. Chcesz? Synowie gromu. Myślę, że wielu ludzi dzisiaj jest podobnych do nich. O, jaka niemoralność, jakie zepsucie. O, Panie, wszystkich do piekła wyśli. O, zobaczą w piekle, ta rozpusta w piekle. Bóg im pokaże. Wiecie, co Jezus zrobił? Jezus mówi, dobra chłopaki, ale będzie, nie? Dobra. Ściągamy ogień z nieba, na moje słowo. Wielu ludzi by tylko ogień z nieba ściągało. Paliliby kościoły, paliliby tych niewiernych. A Jezus mówi tak. Obrócił się, zgromił ich, rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać duszy ludzkie, ale je zachować. Łatwo jest ludzi wysyłać do piekła. Łatwo jest ściągać ogień z nieba. Czy jest fajnie i łatwo patrzeć na to, co się dzieje, jak na rozwiązłość, która ma dzisiaj miejsce wśród młodzieży, wśród dorosłych? Czy łatwo jest patrzeć na ten brud seksualny, na to przeteczeństwo, na to cudzołóstwo? Czy rośnie w nas oburzenie? Powinno. Ale ja nie rozumiem pikietujących chrześcijan, którzy tych grzesznych ludzi są gotowi wysłać do piekła, nie robiąc nic, aby im zwiastować Ewangelię. W Kościele łatwo jest ściągać ogień z nieba, obruszeni tym, że ktoś coś wobec nas zrobił. Człowieku, pomyśl przez chwilę. A ty nigdy nic nie zrobiłeś? Ty nigdy nic głupio nie powiedziałeś? Ty nigdy nie nadawałeś nikomu na odcisk? Nigdy? Ty zawsze naprawdę o wszystkich dobrze myślałeś? Ja w to nie wierzę. Łatwo jest ściągnąć ogień z nieba. Łatwo jest tylko widzieć w ludziach to, co złe. O, my tu do Jezusa nie chcecie przyjąć? No to my wam tu damy. Synowie gromu, o, wszystko by gromili i wszystkich. Ale Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Więc zrozumcie mnie źle, obrzydzenie do zła jak najbardziej, obrzydzenie do grzechu, tak to powinno w nas być. Tylko musimy się zastanowić, naprawdę Jezus chce, żebyśmy wszystkich ludzi do piekła wysyłali? Naprawdę Jezus przyszedł po to, żeby po prostu była garstka fajnych, wierzących ludzi, a reszta w piekle? Jezus mówi, po co przyszedł. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać, ale zachować. Więc moje pytanie jest, co robię, żeby zachować i nie zatracić? Co robił Jezus, aby zachować, a nie zatracić? Jasne, ludzie zawsze dokonują wyborów. Za czasów Jezusa faryzeusze dokonywali wyborów. To jest jak najbardziej tak. Tylko zastanów się, zanim ludzi do piekła wyślesz, w swoim świętym oburzeniu, jakiego ducha jesteś? Kto z nas jest podobny do synów gromu? Ja też. Jak we mnie czasami nagle mnie najdzie święte oburzenie, ale jakby Pan Bóg mnie przeczepał i na tapetę wziął i mi pokazał parę belek, to by mi święte oburzenie szybko przeszło. Patrzcie, ale takich ludzi użył Bóg. Jakub i Jan. Filary Kościoła. Wiecie, to jest piękne, że Bóg jest w stanie, że Bóg nas przemienia.
To jest piękne, że ci ludzie później już nie ściągają tego ognia z nieba. To jest piękne, że Jezus ciągle ma moc nas przemieniać. To jest niesamowite i On to robi. Jeśli byśmy jak o Jakubie, najmniej znany z najbliższej trójki, pierwszy męczennik w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, on zostaje zamordowany śmiercią męczeńską. Chociaż starszy od Jana, fakt, że był pierwszym męczennikiem, podpowiada, że musi się narażać przeciwnikom Boga i złoczyńcom, w tym Herodowi. W sensie męczennik pierwszy z tych trzech. Podobnie jak Eliasz, bo wiemy, przecież Szczepan wcześniej został ukamienowany i wiele sytuacji miało miejsce wcześniej. Podobnie jak Eliasz narażał się Achabowi, prawdopodobnie to też tutaj miało miejsce. Potwierdza to przezwisko, jakie otrzymywał z bratem, no był gotowy gdzieś na początku ściągać ten ogień z nieba, ale potem jednak zrozumiał, że to nie o to wszystko chodzi. Jakub był, myślę, człowiekiem pewnym siebie. Myślę, że on był pewny siebie. Razem z Janem uzurpowali sobie prawo do pierwszych stołków. Panie, my mamy taką sprawę do Ciebie. My mieli dryk do załatwiania spraw do przodu. Jak tam już będziemy, wiesz, no to byśmy tak koło Ciebie te krzesła. A Jezus mówi, no wiecie co, no to nie moja sprawa, kto tam gdzie po której, kto po lewicy, kto po prawicy, ale jeśli chcecie pić mój kielich, to będziecie go pić. I no i później go pili. Ale fajni tacy goście przychodzili, wiecie, do Pana Jezusa i mówią, Panie, byśmy tak chcieli po Twojej lewicy, prawicy usiąść, prawa ręka, lewa ręka, będzie nam razem dobrze. Pewni siebie, myślący do przodu, myślący o swojej przyszłości. Tak bym go ich sklasyfikował. Nawet ich matka, czytamy o tym w Mateusza, w 20 rozdziale, Salome wstawiała się za nimi u Pana Jezusa w tej sprawie. Panie, ja mam taką sprawę, tam moi synowie, matka też przedsiębiorcza. No, jesteśmy podobni. O Panie, nie wiem jak tam inni, a co mnie inni obchodzą, bylebym tam, wiesz, z Tobą w niebie. Pójdą do piekła, to pójdę. A żyje w grzechu. Nie chcę, żyje w grzechu, Panie. Ty go osądzisz, ale to będzie, ale się zdziwi. Powiem Wam tak, to nie jest Duch Chrystusowy. To nie jest Duch Chrystusowy. On nie przyszedł zatracać, On przyszedł ratować. Świat będzie się pogrążał złem, on będzie coraz bardziej ciemny. Nie oczekujcie, nie wierzcie, nie łudźcie się, że będzie lepiej. To jest naprawdę jakaś ułuda, którą niektórzy ludzie próbują w nas wzbudzić. Ja bym powiedział, fałszywi prorocy, którzy mamią oczy jakimiś przebudzeniami. To jest takie mamienie oczu, będzie lepiej, będzie cudownie na tym świecie, nie będzie lepiej. Zło będzie jeszcze większym złem, aż przyjdzie Boży sąd. Zawsze tak było i teraz też tak będzie. Nie ma się co tutaj łudzić. Pytanie jest, czy pozwolę Bogu, tak jak Jakub i Jan, się prowadzić. Byli często powodem sprzeczek, kto z nich jest największy. No, taka niedojrzałość też pomiędzy nimi czasami wychodziła. 10 jak usłyszało, to się oburzyło na tych, kłócą się. Jak byście mogli iść załatwiać, a co z nami? No, jak to wszystko wygląda? Jakub i Jan pojawiają się w Biblii bardzo często obok Piotra. Widzimy ich podczas wskrzeszenia córki Jaira, przy przemienieniu Jezusa w ogrodzie Getsemane. Widzimy podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jan kładzie się na ramieniu Pana Jezusa. Widzimy ich często jako taką trójcę, która jest blisko Pana Jezusa, bliżej niż pozostałych 12. Ten syn gromu, później Jan, jest autorem listów trzech. Jest autorem objawienia Jana, o którym możemy czytać i wiele się dowiedzieć. Jest autorem Ewangelii, którą możemy czytać, Ewangelii miłości, która najwięcej mówi o tym, jak być zbawionym. Zobaczcie, ten człowiek, który jeszcze jakiś czas wcześniej ogień z nieba ściągał, w potężny sposób Bóg był go w stanie użyć. Nie doktoryzował się nic z tych rzeczy. Nie wydał 20 publikacji i wybrano 3 najlepsze. Nie, ale kiedy wszedł pod Boże panowanie, kiedy Bóg go ukształtował, kiedy go używał. Zobaczcie, co ten zwykły człowiek, w jaki sposób mógł być użyty przez Boga.
Nikt na początku z nich taki nie był. Nikt, on też nie pisał o miłości do Boga, do Kościoła, do bliźniego, ale później pisze o tym właśnie, o miłości do Boga, bliźniego, o miłości do Kościoła. Uczył się tego od Pana Jezusa. To zajęło czas, to był proces, to nie był jeden dzień, to nie była jedna chwila. Mateusz, znacie Mateusza. Jedna z Ewangelii podaje jego imię jako Lewi, hebrajskie. Jest to celnik. Wiecie, co znaczy jego imię? Dar Pana. Mateusz znaczy dar Pana. Ja wierzę, że on jest darem Pana. Wiecie? Bo kiedy czytam Ewangelię Mateusza, to sobie myślę, to jest dar od Pana. Ten Mateusz, celnik nielubiany, taki, wiecie, siedzący, współpracujący z Rzymem, którego nikt nie lubił, z okupantem. No to, wiecie, to tak jak za czasów wojny. No nikt nie lubił tych, którzy współpracowali z Niemcami. A później, kiedy wojna się skończyła, to robiono porządek z takimi ludźmi. Mszczono się na nich. Nikt nie lubił Mateusza. Był taki koleś, który ściągał podatki dla Rzymu. Utruł im życie. Nikt go nie lubił. Nie lubicie płacić. Kto z was lubi płacić podatki? Ja ciągle słyszę, a to skarbówka, to tam coś tam. No, to była jeszcze gorsza wersja takiej skarbówki. Nikt go nie lubił. Ale wiecie, co robi Pan Jezus tego człowieka, którego nikt nie lubił? Pan Jezus go pokochał niesamowicie i mówi, chodź za mną. I co on robi? On zostawia wszystko i idzie. On idzie za Jezusem. Pan Jezus sprawia, że on staje się nowym człowiekiem. Zamienia tego celnika na pisarza, na jednego z współautorów Ewangelii. Ewangelia Mateusza jest przez niego napisana. Pod natchnieniem Ducha Świętego Mateusz daje nam Ewangelię, której możemy się wiele nauczyć na temat świata Żydów w tamtym czasie i tego, jak Żydzi patrzyli szczególnie na Jezusa. Wiele. Nagle mamy z takiego zwykłego gościa, który ściąga z ludzi haracze, faceta, który staje się nauczycielem. Nauczycielem Bożych prawd. Filip, najprawdopodobniej też rybak, tak jak Piotr i Andrzej z Betsajdy, znali się, myślę, dobrze. Możliwe, że Tomasz Bliźniak i Natanael to też są rybacy. Niektóre miejsca mogą to też sugerować. Nikt go nie przyprowadza do Pana. To nie jest tak, że gdzieś ktoś go wziął, przyprowadził. Widział, wiedział, na jakiego Mesjasza czeka. Filip był człowiekiem, który wyczekiwał. Prawdopodobnie wiedział dużo więcej, może nawet od innych. Ale on gdzieś miał to ogromne pragnienie. On jest analityczny. Panie, tu wiesz, taka sytuacja, co tu zrobić? Mamy tyle ludzi, co tu w ogóle z tym wszystkim zrobić? Analityczny facet. Jezus podniósł oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba? Czemu nie zapytał Piotra? Nie wiem. Piotr by zaraz wypalił, skoczę do Biedronki. Nie wiem, no ale nie pyta Piotra, nie pyta Jakuba, Jana. On pyta Filipa, skąd weźmiemy chleba, aby mieli co jeść, a mówił to, wystawiając go na próbę sam, bowiem wiedział, co miał czynić. No jasne, że Jezus wiedział, co miał czynić. A mówi, Filip, co byś zrobił? To jest niesamowite. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba. Wiecie, kalkulator w głowie, on liczy. 200 denarów, ile ludzi zje, choćby każdy odrobinę otrzymał 200 denarów, to było 8-miesięczny zarobek, dwie ryby i 5 chlebów. Hejć. Trochę mało. Analizował. Dobrze jest mieć analityczny umysł, ale on często też hamuje, wiecie, nasze życie przed tym, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Bo ciągle analizujemy, ale no, tu nie wiem, nie, to zbyt dużo, tu nie będziemy logicznie. Nie wszystko w życiu idzie logicznie. Jeśli myślisz, że wszystko w życiu z Bogiem idzie logicznie, to możecie parę mi rzeczy ominąć. Bóg nie wyłącza nam rozumu i logiki, to jest prawdą, ale czasami robi rzeczy, które wbrew logice są totalnie. Ja go nie rozumiem, czasami tych rzeczy nie rozumiem, ale to jest Pan Bóg i On sobie te rzeczy robi. Ale potem czytamy w Jana 1:45-46, znalazłem Mesjasza, a Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Co robi analityk? Czytamy, nie, z Nazaretu nie może być nic dobrego. Ja to wyczytałem. Nie. Sceptyk, brak wizji, brak śmiałości.
Czytamy o tym w 12 rozdziale Ewangelii Jana 20-22. Kiedy też Grecy przychodzą do Filipa, tam czytamy: Filip do Andrzeja, a dopiero razem do Jezusa. On nie, to nie było tak, że... Rozumiecie umysł Filipa? Wszystko musiało mieć jakiś porządek. Z Nazaretu? No, ale z Nazaretu? No ja znam Nazaret. Nie bardzo. Ja tak czasami mam. Będę analizował, ktoś mi mówi, mi się od razu analiza włącza i często dobrze, że mi się włącza. Ale czasami może to jest jakieś przegięcie w drugą stronę. Kiedy przychodzą do niego ludzie, że chcą zobaczyć Jezusa, to on idzie do Andrzeja, procedura, do Andrzeja, Andrzej tego i tam idą dalej. Jakby nie mógł bezpośrednio przeprowadzić do Jezusa. Jesteście czasami tacy? Czy ktoś z was podobny do Andrzeja? Bóg mówi: zrobię to dla ciebie. O Panie, wiesz, nie, wiesz, to poradzę sobie. Masz rację, Panie Boże, masz rację, ja wierzę, ale jak przychodzi to do czego, to nie wierzę. Bardzo często jesteśmy podobni. Potem czytamy o Natanaelu. Bartłomieju, synu Talmaja, ktoś bliski Filipowi. Mało o nim wiemy, ale parę ważnych rzeczy, faktów znamy. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Filip spotyka go, mówi: ty facet, no jazda, znaleźliśmy. Ktoś to oczekiwał, ktoś to szukał. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj szuka. Szuka. Szuka Boga w różny sposób, czasami w różnych religiach. To nie jest tak, że jak ktoś jest w jakiejś fałszywej nawet religii, to że wszyscy tam nie szukają. Nie. Są tam szczerzy ludzie, którzy szukają Boga. Czasami wpakują się w jakieś sekty i niesekty, w jakieś ruchy, w jakieś kościoły, dlatego że szukają czegoś. Wiedzą, że jest coś, ale nie potrafią znaleźć. Szukają. Filip oczekiwał. Filip wiedział, że musi coś być. Musiał się spotkać. Musiał znaleźć i znalazł. Czyli Boże Słowo mówi: kto go szuka, ten go znajdzie. Kto szuka Boga, ten go znajdzie. Czasami w przedziwnych miejscach, których ja nie rozumiem. A kto go szuka, ten go znajdzie. Nie pytajcie mnie, jak to jest. To jest pytanie chyba bardziej do Pana Boga. Nie wiem, czy studiował Natanael razem z Filipem. Miał uprzedzenia, czy z Nazaretu może być co dobrego. On sam pochodził z niewiele znaczącej Kany Galilejskiej. Uprzedzenia, które szufladkują: a ten zielonoświątkowiec, pyk, a baptysta, pyk, a chrystusowiec, pyk, a ten taki, pyk. Łatwo jest wszystko zszufladkować, nie? A my jesteśmy tymi najlepszymi na świecie, którzy chodzą z podniesioną głową, prawdziwymi, świętymi. Nie. Możesz mieć szczere i pragnące serce, ale musisz też uważać, żeby nie szufladkować. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł do niego: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Ale Jezus mu wystawia świadectwo: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael jest szczerym facetem. Powie, co myśli. Rzeczy mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. To proroctwo, to co Jezus zrobił, go jeszcze bardziej przekonało. Wie, gdzie byłem, więc zna moje serce. Jeśli wiedział to, no to nie może być ktoś inny. To jest ktoś, kto musi znać moje serce. Bóg go użył. Przekazy początków Kościoła podają, że zaniósł Ewangelię do Persji, Indii, do Armenii, został uwolniony od uprzedzeń. Persja, tak podają niektóre źródła, zginął jako męczennik. Słuchajcie, zauważcie, że droga tych wszystkich ludzi była różna. Ich niedoskonałości były różne. Ale kiedy przyszedł Jezus do ich życia, krzyk Boża łaska, Bóg był w stanie szlifować te kamienie i zmieniać ich. Tomasz bliźniak, heroiczny pesymista. Jedno, czego się spodziewał, kiedy mieli iść z Jezusem w Ewangelii Jana 11 rozdziale, to, że go aresztują i zabiją. Ja coś by powiedział, nie, no, po prostu stwierdzał fakty. Ale jak tak poczytacie trochę o Tomaszu, to on taki trochę był, nie? Co? O, dobra, zabiją nas, ale pójdziemy. Dobra, Boże, pójdę z Tobą, ale mnie zabiją. Dobra, ale nie będę dyskutował, pójdę. Macie tak? Ja jestem taka zrzęda czasami. Czasami mam cechy Tomasza.
O Panie, nie. No dobra, pójdę, niech się dzieje wola Twoja, ale żebyś wiedział, że to się źle skończy. Macie tak? Bywa, nie? Czasami bywa. No to właśnie jest Tomasz. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiem, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? On miał takie pytania, kiedy Jezus mówi o drodze. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Miał wątpliwości to do zmartwychwstania, bo czytamy w Ewangelii Jana, że go nie było w tym momencie, kiedy Jezus objawił się apostołom, a Tomasz, jeden z 12 zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przed Jezus. Powiedzieli mu wtedy uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś rzekł im: jeżeli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca w mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w Bok Jego, nie uwierzę. A on mówi: fakty. Nie ma faktów, nie ma dyskusji. No, raczej tych 12, raczej ta reszta apostołów, już nie 12, no nawet chyba nie była wiarygodna do końca dla niego, bo no, on mówi: dopóki nie włożę, dopóki... Niektórzy mówią: nie, to on nie był sceptykiem, to po prostu zdrowy rozsądek, bracia. No, Pan Jezus inaczej na to patrzy, bo czytajmy troszkę dalej. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz i z nimi, i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośród nich i rzekł im: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec. Jezus wie wszystko. Daj tu palec, oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją, włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Więc nie mówmy, że on się upewniał. Jezus mówi: nie bądź bez wiary, wierz. Chcesz? Dobra, wkładaj. Co jeszcze? Co jeszcze wam pokazać? Odpowiedział Tomasz, rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No jasne, Pan Jezus, jak będzie trzeba, to wam pokaże, co trzeba. No ale po co? Skoro często mówi po prostu: uwierz. Często jestem jak Tomasz. Jedno runo, drugie runo. Panie, jak teraz ta lampka się zaświeci, to... Dobra, ta lampka, to było łatwe dla ciebie. Nie, to teraz, nie wiem, jak zrobi się coś tam, Bóg mówi: chłopie, rusz się, zrób. A ja będę się pytał, jak Mojżesz: o, po co żeśmy wyszli? A Bóg mówi, czy Bóg tam z nim mówi: o, wiesz, Mojżeszu, no nie pomyślałem. Bóg mówi: ty, a co masz w ręce? Laskę, no to co? No to się rusz i uderz nią. To jest wszystko. Często Bóg nam rzeczy daje, tylko to jest kwestia użycia, zaufania, że Bóg może mnie użyć. Że Bóg może użyć Dagmarę, Rabka, Dominikę, siostrę Kazię, brata Henryka, Asię, Artura, każdego z was. Uwierzenie w to, że Bóg nie czeka, aż dojdziemy do takiego levelu duchowych wyżyn, że Bóg powie: wow, teraz to ja z nimi świat zwojuję. Nie. Jeśli pozwolisz Bogu się kształtować, On będzie cię kształtował. Parę razy jeszcze przyryjesz nosem. Parę razy podejmiesz głupie decyzje. Czasami wyskoczysz jak Filip z konopi. Czasami będziesz ostatnim sceptykiem. Ale Bóg sobie z tym wszystkim poradził, uwierzcie mi. Pytanie jest, czy chcę naśladować Chrystusa. Czy chcę Mu pozwolić, aby On mnie kształtował. Pytanie jest, czy chcę wierzyć tylko w to, że Jezus jest przepustką do nieba i nic więcej mnie nie interesuje. Czy raczej wierzyć w to, że Jezus powołał mnie, abym Go naśladował. Że Jezus powołał mnie, abym mógł żyć w obfitości. A dla mnie życie w obfitości to nie są pieniądze, samochody i domy. Ale życie w obfitości to jest relacja z Chrystusem. Bliskość z Nim. A jak możemy być z Nim blisko, skoro z Nim nie żyjemy? Jak możemy z Nim być blisko, skoro Go nie naśladujemy? Wiecie, wczoraj mieliśmy tu szkolenie kursu Filip. Świetna sprawa. I Adam Małkiewicz mówi, że są wierzący ludzie, którzy są jak łódź podwodna. Wynurzają się w niedzielę. Cały tydzień są pod wodą. Mi się to tak spodobało. Tak, w niedzielę przyjdą i będą oceniać ten taki, ten siaki, ten pastor znowu zrobił to, ale cały tydzień ich nie ma. Ani w relacji z Bogiem, ani w relacji z bliźnimi, a mają tyle do powiedzenia o bliźnich, że hej, co jak łódź podwodna w niedzielę, brzyk, ocenimy peryskop, pyk i pod wodę. I za tydzień wrócimy, znowu pojęczymy, pozrzędzimy, pogadamy. Nie, to nie jest życie z obfitości. Wiecie, dlaczego wielu ludzi wierzących się nudzi? Żyje w nudzie i w stagnacji? Bo nie żyją obfitości i nie rozumieją, co to znaczy żyć w obfitości. To
Twoja obfitość to Twoja bliskość z Chrystusem. Jak Ty będziesz szedł z Chrystusem, powiedz, czym Ci apostołowie się nudzili. Oni każdego dnia to mieli taki survival momentami, że ja... Dlaczego? Bo byli tam, gdzie był Jezus. Więc jeśli jesteś tam, gdzie jest Jezus, to On nie będzie plaży. To będą wyzwania każdego dnia. To będziesz się uczył, to będzie Cię Słowo Boże weryfikowało, to będziesz niesamowite rzeczy doświadczał. Niesamowite doświadczał. Ale to jest pytanie, czy chcesz? Czy będziesz wierzył, a ci apostołowie to byli tacy wielcy ludzie, ja taki prosty jestem, biedny. A Bóg mówi, ale ja chcę Cię użyć. Ja wiem, komu łaskę okazałem i dlaczego ją okazałem. Paweł mówi, przypatrzcie się zatem sobie. Chciałbym was, przez chwilę posłuchajcie tych słów apostoła Pawła. Przypatrz się przez chwilę. Grzesiek, przez chwilę, dobra? Przypatrz się sobie. Basia, przez chwilę. Przypatrz się sobie, kim jesteś według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych, według ciała, niewielu możnych, niewielu tu mamy bogatych. Niektórzy z was wiążą ledwo koniec z końcem. Na wiele sobie nie możecie pozwolić. Niewielu wysokiego rodu. No, żadnego księcia tu nie mamy z bajki. Chyba, że się uważasz, ale no, papierów nie masz. Ale to, co u świata Boże Słowo mówi, głupiego wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Słuchajcie, Bóg ma całkowicie inną optykę. Takich ludzi Bóg wybrał. I to, co niskiego rodu, mówi Paweł, u świata, co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym. Ja mogę powiedzieć tak o sobie. To, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ja w oczach wielu ludzi, zanim poznałem Boga, byłem niczym. W oczach własnej mamy prawdopodobnie byłem nikim. Ale Bóg zmienia życie. Aby żaden człowiek, ani ja, ani ty, nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubił, w Panu się chlubi. W Panu się chlubił. Nie mam nic, co bym mógł sobie przypisać za zasługę. Nic. Nie mogę żadnego z was, tego kościoła, tego co robię, nic. To wszystko co mam, to dlatego, że Bóg wybrał mnie głupiego w oczach tego świata i powołał do swojego królestwa i zechciał używać. Z moimi wadami, których jest wiele, z moim ciętym jęzorem, nad którym nie zawsze panuję, z moją głupotą, która czasami pewnie i wam się dała we znaki. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że Bóg mnie ciągle kształtuje. Wiesz, że jest niesamowite, że On kształtuje Ciebie. I możesz przeżyć życie, siedząc w kościele, myśląc, że to Ciebie nie dotyczy. Albo zacząć patrzeć na to, co Bóg mówi w swoim słowie, że powołał Cię i chce, żebyś Go naśladował i chce, żebyś pozwolił Mu się kształtować i chce, żebyś doświadczał czasami nawet jakiegoś falstartu, czasami nawet jakiegoś upadku na kolana, abyś mógł postać i być mądrzejszy. Abyś mógł iść dalej. Zobaczcie, to tylko no o Judaszu można by tu jeszcze powiedzieć. No ale akurat nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas skończył jak Judasz. Aby ktokolwiek z nas. Kiedy patrzysz na tych ludzi teraz, to widzisz zwykłych ludzi? Ja wam powiem, to są zwykli ludzie w niezwykłych rękach. Możesz być zwykłym człowiekiem w niezwykłych rękach Pana Boga. A On będzie czynił wielkie rzeczy. Naśladuj Go. Wielkie rzeczy nie zrozumie, że nagle przylecicie tutaj, demony, uzdrowienia. To niech tylko o takie wielkie rzeczy chodzi. Wielkie rzeczy w Twojej osobistej relacji z Bogiem. Wielkie rzeczy w Twoim małżeństwie. Wielkie rzeczy w Twoim byciu nastolatkiem. Wielkie rzeczy w wszystkich tych dziedzinach Twojego życia, które dzisiaj wydają, że to jest niemożliwe, żeby Bóg coś w moim życiu zrobił, a już niemożliwe, żeby zrobił przeze mnie. Powołał zwykłych ludzi. Nie żeby siedzieli w kościele, a potem poumierali i mieli chrześcijański pogrzeb.
żeby ktoś powiedział, że prawdopodobnie będą w niebie. Bóg nas powołał do życia w obfitości. Dzisiaj Kościół, dzisiaj to miejsce jest pełne Piotrów, Filipów, Andrzejów, Jakubów, Janów, Natananielów, Mateuszów, Tomaszów. Niestety często w Kościele też i Judaszów. Ludzi, którzy udają, którzy nie są nowonarodzeni. Może dziada, pradziada nawet przychodzą do Kościoła. Ale Jezus nie jest ich Panem. I kiedy przyjdzie dzień opowiedzenia się, to oni sprzedadzą. Niestety, też. To, że jesteś w garażu, nie znaczy, że jesteś samochodem. To, że chodzisz do kościoła, nie znaczy, że jesteś chrześcijaninem. W ogóle to nie oznacza. Nie znaczy to też, jak wiele wiesz o Bogu. Ale to, czy Jezus jest twoim Panem. Czy Jezus jest twoim Królem. Czy pokutowałeś i wyznałeś wszystkie swoje grzechy i pozwoliłeś, aby przemienił twoje życie. Czy naśladujesz Go. Obyś ty i ja, obyśmy my wszyscy byli tymi członkami Kościoła, które rośnie w miłości ku zbudowaniu dla wszystkich. Abyśmy byli gotowi na dzień przyjścia Pana, abyśmy byli Jego uczniami, a nie klientami w Kościele, którzy przychodzą. Klient przychodzi do sklepu, siada do teatru, do kina, siada, wysłucha, oceni jak klient. To nie jest tego rodzaju Kościół. Nie jesteście moimi klientami. Ci z was, których prowadzi Duch Boży, jesteście dziećmi Bożymi. Jesteście owcami. Nie jesteście klientami. Ja nie pozwolę na to, żeby Kościół stał się firmą, w której są klienci, są menadżerowie i inni tam. Nie. Nie, nie, nie. Kościół to żywe ciało Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję współczesnym filozofiom w tym temacie. Tu nie, sorry, jak przychodzisz do kina, to tu no, filmy będą bardzo podobne do siebie. Ale możesz wyjść z kina i nic w twoim życiu się nie zmieni. Ja nie chcę, żeby Kościół był miejscem, w którym jesteś konsumentem informacji o Bogu. O, dzisiaj się dowiedziałem, że Bóg to miał tam 4 palce u nogi. I potem będziemy przez pół wieku zastanawiać się, jak on mógł mieć te 4 palce u nogi. Jakiejś niezgłębionej wiedzy o Bogu. Mistycznej wręcz. Nie, nie, nie. To nie o to tu chodzi. Ja chciałbym i o to się modlę. Dzisiaj rano się o to modliłem. I modlę się o to, żeby... Mówię, Panie Boże, ja nie chcę być tylko pastorem jakiegoś kościoła przez kolejne 10 lat. Przez te 10 lat będziemy siadać i w naszym życiu nic się nie będzie zmieniać. Powiem wam, to chyba była dla mnie porażka w moim życiu. Gdyby przez kolejne 10-20 lat nic nie zmieniło się w moim życiu. To nie o to chodzi w Kościele. W ogóle nie chodzi o to. Ale chcę takiego Kościoła, w którym możemy doświadczać chodzenia po wodzie. W którym możemy doświadczać wyciągniętej ręki Jezusa w chwilach zwątpienia. W którym będziemy mogli składać świadectwa za każdym razem, jak Bóg niesamowite rzeczy czyni pośród nas i jak nas przemienia. Jak nauczył nas być lepszym mężem dla żony albo żoną dla męża. Jak nauczył nas lepiej wychowywać nasze dzieci. Chciałbym słyszeć świadectwa młodych ludzi, którzy powiedzą, jestem wdzięczny Bogu za to, że miałem wierzących rodziców, którzy nie tylko kochali mnie, ale widziałem, że kochają Boga. I ci tak często pomiędzy tym, co powinno być, a jest, jest kolosalna przepaść. Pomiędzy informacjami, które uzyskujecie każdej niedzieli i innych spotkaniach i w książkach, a tym, jaka jest praktyka w naszym życiu, jest kolosalna przepaść. Kolosalna. Dla Jezusa nie ma beznadziejnych przypadków. Tylko On potrafi słabość twoją i moją przemienić ku swojej chwale. I On to robi. Wiele z moich złych cech ja widzę, jak Bóg dzisiaj używa. Cech charakteru. W swoim królestwie. Głupio brzmi, nie? Ale są takie, które w świecie by mi przysporzyło wiele kłopotów. A Bóg potrafił je oszlifować. I dzisiaj ich używa. To jest niesamowite, słuchajcie, co Bóg potrafi. Moim zdaniem to, co powstrzymuje wielu powołanych, to fakt, że są zbyt dumni, by ugiąć się pod mocną ręką Boga.
To nie jest pokora. Niektórzy pewnie sobie myślą, ja jestem tak pokorny, że czekam, jak Pan coś zrobi. Nie, nie, to jest duma. My często mylimy pokorę z dumą. To jest duma, kiedy mówisz Bogu, że nie może przebaczyć ci tych grzechów. To jest duma, kiedy mówisz Bogu, że On nie może cię przemienić. To jest duma, kiedy ty mówisz Bogu, że On nie jest w stanie nic z tobą zrobić. To jest duma, to nie jest pokora. Duma niech dzisiaj będzie wsadzona w kieszeń i nigdy nie wyjmowana. Wyjdź z tego miejsca dzisiaj z mocnym postanowieniem, że chcesz ugiąć się pod mocną ręką Boga i pozwolić Mu siebie prowadzić. Pozwolić Mu siebie prowadzić. To cię zakosztuje, to cię zaboli, ale powiem ci, warto. To jest wszystko, co jest najcenniejsze. To jest najcenniejsza rzecz na świecie. To jest być w bliskiej relacji z Chrystusem. Czy masz dzisiaj na tyle pokory, by odrzucić kłamstwa i powiedzieć Bogu, by ciebie kształtował tak jak tych 12 dopalonych, dziwnych momentami ludzi? Czy... No, trudne pytanie. Czy naprawdę wierzysz w to, że Jezus się pomylił, ofiarując siebie na krzyżu za ciebie? Czy naprawdę wierzysz w to, że Jezus się pomylił? Ja nie wierzę. Bo On umarł za mnie i za ciebie, za każdego z nas z osobna, i On się nie pomylił. On się nigdy nie myli. On dobrze wie, kto ma być Jego uczniem. A pytanie jest do ciebie: co z tym dzisiaj zrobisz? I chciałbym was zachęcić też w modlitwie, abyśmy mogli przyjść przed tron Boga, zastanowić się przez chwilę: Panie, gdzie jestem? 20, 30, 15, 5, 10 lat w Kościele od mojego momentu nowonarodzenia, ale od lat nic się nie dzieje w moim życiu. Uwierzyłem w to, że ja jestem nikim, niczym, jak mógłbyś mnie użyć. Słuchajcie, Bóg tak przedziwnych, tak zakręconych ludzi w Biblii użył, że przypuszczam, współcześnie nikt by na nich nie postawił, ale Bóg ma moc przemieniać życie. Co z tym zrobisz? Wyjdziesz, fajne kazanie było, zanurzenie, za tydzień się wynurzysz, znowu posłuchasz jakiegoś fajnego kazania, bardziej, mniej. Czy postanowisz: Jezu, cokolwiek, chcę iść za Tobą. Jakkolwiek to mnie nie będzie kosztowało, chcę iść za Tobą. Mam wyjść z łodzi? Powiedz słowo, wyjdę z tej łodzi. Będzie burza? Okej. Okay. Będę tonął, to tylko złap mnie za rękę. Może analizujesz? Analizuj. To nie jest nic złego. Ale też nie czekaj ciągle, że Pan Bóg z nieba nie wiadomo jakie fakty będzie do Twojego życia ciągle wysyłał. Bo myślę, że wysłał już ich wystarczająco, żebyś uwierzył i po prostu go naśladował. Co zrobisz swoim życiem? Powstańmy.